No, witam, witam i o zdrowie pytam. Z tej strony Mariusz i projekt Odmładzanie na Surowo. Zaczynamy nową erę w projekcie Odmładzanie na Surowo. Likwidujemy kartki, nie będziemy pisać po kartkach. Na kartkach, flamastrami, których zakupiłem setki już przez ostatnie 2 lata. Pisaliście, mówiliście, komentowaliście. Mariusz, nic nie widać na tych kartkach. W końcu zdecydowaliśmy się na to, żeby zainwestować pieniądze po prostu w taki sprzęt. Jeszcze muszę popracować nad światłem, żeby to jeszcze doświetlić dobrze. Nadajemy z mieszkania, także nie mamy jakiegoś specjalnego studia do tego, ale mam nadzieję, że dzisiaj już będzie dużo lepiej. Jeśli widzisz mnie po raz pierwszy razem ze swoją partnerką Agnieszką, prowadzimy ten projekt, aby podzielić się swoją drogą do zdrowia. Wiedzą, którą zdobyliśmy poprzez po prostu wiele lat praktyki, czytania, spotykania się z ekspertami w tej kwestii. Zebraliśmy to w taką pigułę i po prostu dzielimy się tym. Obserwują nas setki, można powiedzieć, setki tysięcy osób. I tak naprawdę te rzeczy są bardzo proste do zastosowania. Mam nadzieję, że je zastosujesz. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj przekażę, też Ci się spodoba i podzielisz się tymi informacjami z innymi. Zacznijmy od tego, jaki jest Twój cel. Dlaczego żeśmy się spotkali? Dlaczego kliknąłeś na to wideo? Dlaczego kliknąłeś na projekt Odmładzanie na Surowo? Czy ktoś ci powiedział, skąd się dowiedziałeś? Czy Facebook ci wyświetlił? Czy YouTube ci wyświetlił? A może po prostu masz jeden z tych powodów, który chcesz tutaj rozwiązać? Jakie jest twoje pragnienie? Przede wszystkim, najwięcej osób, które nas obserwuje i obserwujemy to właśnie z pytań, które do nas zadajecie, to jest to, że chcecie wydostać się z kłopotów. Masz pewne kłopoty zdrowotne i szukasz rozwiązania. Po prostu masz chorobę. Następny powód, nowe nawyki na całe życie. Tu jest o dziwo dużo mniej osób. Nie tak łatwo jest rozmawiać z nami o zmianach nawyków żywieniowych czy zmianach stylu życia pod kątem zadbania o zdrowie. Prewencja jest trudna. I nie wiem, czy wiesz, ale część osób nas nie lubi, bo myśli, że jesteśmy takimi policjantami, że kiedy mówimy na ten temat, że na przykład mięso jest dla nas niezdrowe, albo mleko nie powinniśmy pić, albo na przykład nie jedzmy chleba, czy nie jedzmy ziemniaków, ponieważ mogą wywoływać cukrzycę w naszym organizmie, to część osób nas nie lubi, bo myśli, że chcemy im to zabrać. Ja jestem ostatnią osobą, która chce ci to zabrać. Chcę być osobą, która jest takim nauczycielem. Taką osobą, która przekazuje ci informacje. Może nawet nie nauczycielem w tak dużym słowa znaczeniu, ale po prostu taką osobą, która przekazuje ci wiadomość. Chcę ci przekazać tą wiadomość. Ty z tą wiadomością robisz, co chcesz. Natomiast nie chciałbym, żebyś przestał mnie lubić przez to, że mówię o tym, że mięso jest niezdrowe. Następna rzecz to jest zbudować rezerwy zdrowia. Też bardzo ciekawa rzecz i część osób podświadomie będzie przychodzić i robić rzeczy, którymi się dzielimy, będzie sięgać do tych rzeczy po to, żeby zbudować sobie rezerwy zdrowia. Kiedy w przyszłości wydarzy im się, nie wiem, wyjazd na jakieś wesele, czy jakaś impreza, gdzie napiją się dużo alkoholu albo zjedzą coś, co wiedzą, że jest niezdrowe, to będą mieli na tyle dużo rezerw zdrowia, że dość szybko ich ciało wróci do stanu takiego, który oczekują. Lub zrzucić zbędne kilogramy. Bardzo dużo osób przyszło tutaj do naszego projektu, aby zrzucić zbędne kilogramy. Mają nadwagę. Ja też taką miałem. I za momencik Ci pokażę, jakie były moje powody. Niektórzy z Was znają te powody, ale część może osób nie zna tych powodów, dlatego chciałbym teraz z Tobą na temat tych powodów porozmawiać i pokazać Ci, jakie były moje powody. O, jeszcze się uczę tego wszystkiego. Także tu są moje powody. Ja zacząłem swoją drogę do zdrowia. O, wróćmy. Ja zacząłem swoją drogę do zdrowia jakiś czas temu od mniej więcej takich stanów zdrowia. Tak mniej więcej wyglądałem 12 lat temu. W wieku 32 lat, to jest 2007 rok, 32 lat dokładnie, wyglądałem tak. Czułem się tragicznie. Myślałem, że wszystko robię tak jak trzeba. Chociaż byłem ociężały, bo bardzo dużo osób u mojej rodzinie po prostu miała lekką nadwagę. Wydawało się to normalne, że tak w ten sposób wyglądamy. Dziś jak na to patrzę, to się zastanawiam, jak byłem nieświadomy w tamtym momencie. To jest rok 2009. To jest, gdzie zacząłem zmieniać swój styl życia, swój sposób odżywiania, to w jaki sposób podchodzę do życia. Prowadziłem olbrzymią firmę budowlaną nabawiłem się zmian nowotworowych w swoim organizmie. Czułem się tragicznie, jestem tutaj na weselu w 2009 roku. Wyglądam jak stary facet. Projekt nie jest o tym, jak my wyglądamy. Projekt jest o tym, co myśmy zrobili, żeby wydostać się z tego miejsca i dojść do tego miejsca, w tym momencie się znajdujemy. I ja nie chcę powiedzieć, że my jesteśmy osobami perfekcyjnymi.
nie używamy makijażów. Agnieszka nigdy nie używa makijażu, ponieważ jesteśmy troszeczkę przeciwni temu. Wyglądamy tak naturalnie, ale czy jesteśmy perfekcyjni? Czy jesteśmy miss and mister świata? No nie jesteśmy. I do tego nie dążymy. Chcemy Wam pokazać, co spowodowało to, że mamy cudowną energię. Co spowodowało, że zrzuciliśmy zbędne kilogramy, że pozbyliśmy się zmian nowotworowych. Co spowodowało, że czujemy się tak, a nie inaczej. I teraz chciałbym się z Tobą podzielić następnymi informacjami, które tutaj rozpisałem. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, może obserwujesz nas przez jakiś czas, chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanowili, gdzie się znajdujesz w swojej drodze do rozwiązania swojego problemu. Bo każdy z nas jest w innym momencie, każdy z nas podejmuje w innym momencie decyzję. Może dzisiaj widzisz mnie po raz pierwszy, nacisnąłeś na to wideo i nie masz zielonego pojęcia o tym, co mówimy, czym się dzielimy. Dlatego taką skalę przygotowałem, skalę od 0 do 100. 100 to będzie taki ideał zdrowia, który my preferujemy, który chcemy zaszczepić w głowach Polaków. Pierwsze, 0 to jest jem jak większość, czyli jem jak większość, nie interesuje się jedzeniem, nie mam zielonego pojęcia, jak ważne jest jedzenie w moim życiu, co muszę sobie dostarczyć, żeby odżywić ciało, jak również nie zatruć swojego ciała, żeby było zdrowe. Drugi etap to będę pije sok. Super, wprowadziłem pierwszy element. Zacząłem pić sok. Wyciskam sobie sok na świeżo z warzyw. Czy to będzie jakaś sokowirówka? Najlepiej oczywiście wyciskarka wolnoobrotowa. Wypijam już sok. Jem nadal wszystko, co jadłem, ale wprowadziłem już sok. Następne to jest tak zwana przejściowa. Widzę, że jest dość modna taka dieta przejściowa. Ja nie jestem zwolennikiem diety przejściowej, chociaż sam przez nią kiedyś tam przeszedłem. Powiem Ci dlaczego. Nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że dieta przejściowa w czymś nam pomaga. Jest to tylko takie złudzenie dla naszego umysłu, tak naprawdę, troszeczkę oszukanie naszego umysłu, że nie do końca musimy się ze wszystkimi rzeczami rozstać. Możemy sobie pewne rzeczy wprowadzać jako takie malutkie kłamstewka, oszukiwanie. Taka dieta przejściowa jest też z drugiego powodu, jest troszeczkę taka niebezpieczna, że tak powiem, w drodze do zdrowia, bo bardzo trudno z tej diety przejściowej się wychodzi. Bardzo ciężko jest zrezygnować z pewnych rzeczy i ta dieta przejściowa przedłuża Twoją drogę do zdrowia. Wydłuża. Jeśli jesteś okej z tym, że będzie to długo trwało, nie mam z tym problemu. Ja tego nie polecam. Ja polecam od razu przejście troszeczkę dalej. Następna jest taka modna teraz Raw Till 4. To oznacza jem na surowo do czwartej. Nie wiem, czy wiesz, ale część osób po prostu do czwartej spożywa na surowo, a o czwartej zjada sobie tradycyjny posiłek. Następne to są osoby, które podjadają, czyli jedzą już te rzeczy, które jedzą witarianie, czy osoby, które dzielą się ich historią do zdrowia, ale podjadają. Mają takie momenty, gdzie muszą coś zjeść, gdzie tam zjadają sobie jakieś ciastka, zjadają sobie jakieś tam posiłki, które nie powinny, wiedzą, że nie powinny się znaleźć, ale podjadają. Jak dużo podjadają? Każdy ma swoją oczywiście granicę. Następna, już bardzo blisko tego ideału, to będzie jem warzywa i owoce, nasiona i tak dalej. Nie chciałem tego wszystkiego tutaj wypisywać, ale na przykład nie ćwiczę, nie robię lewatywy, czyli nie oczyszczam swojego organizmu. Oczywiście nie tylko lewatywa, ale różnego rodzaju oczyszczanie, różnego rodzaju procesy wyrzucające toksyny, które nagromadziliśmy przez lata w swoim organizmie. Jak na przykład również nie trzymam czasowej głodówki, czyli nie mogę się zdecydować na to, żeby jeść jeden lub dwa posiłki dziennie, bo jest mi trudno. No i powiedzmy tam, gdzie my się znajdujemy. To jest 95% witarianizm, stosujemy czasową głodówkę, ćwiczymy, oczyszczamy swój organizm. Wszystko, co opisaliśmy w książce Surowe Zdrowie. I teraz, jeśli moglibyście, napiszcie w komentarzu, gdzie wy się znajdujecie, gdzie się znajdujecie, żebyśmy mogli zrobić taką statystykę. Gdzie się znajdujesz? Czy jesteś w momencie przejściowym, czy podjadasz, czy jesteś tutaj, ale na przykład pewnych rzeczy nie robisz. Po prostu, tak jak przyjaciele, napiszmy sobie nawzajem, gdzie się w tym momencie znajdujemy. I napisz po prostu, co się Tobie udaje. Co się Tobie udaje w tym momencie już zastosować z tych rzeczy, które robimy, jak również jakie masz może osiągnięcia z tego tytułu. I nie chciałbym, żebyście przestali nas lubić. Ci wszyscy, którzy przychodzą i mówią, a ten mówi, że mięsa nie wolno jeść, mówi, że jajka nam nie służą, nie będę go oglądał. Chciałbym, żebyś mnie oglądał, chciałbym, żebyś mnie polubił, ponieważ ja nie chcę Tobie tego odebrać. Ja chcę Ci tylko podać narzędzia,
do obsługi Twojego ciała, ponieważ ja traktuję to jako narzędzia. Narzędzia do naprawy, narzędzia do funkcjonowania przez resztę naszego całego życia. I tutaj mamy zdrowe. Zdrowe przede wszystkim jedzenie. I jakie to będzie zdrowe, to każdy sobie troszeczkę zdecyduje. Dla mnie jedzenie zdrowe oznacza dużą ilość składników odżywczych. Po to, żebym nie musiał jeść dużo, żeby dostarczyć sobie to, czego potrzebuję. W swojej drodze do zdrowia zrozumieliśmy, że kiedy jemy rośliny bezpośrednio z natury, zerwane z ziemi czy z drzewa, to dostarczamy sobie najwięcej składników odżywczych, bo całe składniki odżywcze pochodzą właśnie stamtąd. Następna to będzie sposób dostarczenia. Zrozumieliśmy, że sposobem dostarczenia najlepszym w dzisiejszych czasach, w dobie szybkiego hodowania roślin, w dobie właśnie dostarczania nam roślin, które może nie dojrzały na drzewie, najlepszym sposobem będzie sok. Kiedy wycisnę sobie sok, to z tego owocu czy warzywa jestem w stanie wydobyć 100% wartości odżywczych. Na drugim miejscu będzie shake. W shake'u dużo mniej, bo tylko 60% maksymalnie jesteśmy w stanie wchłonąć tej rzeczy, bo tam jest błonnik. Ten błonnik spowalnia przyswajanie składników odżywczych. Na następnym miejscu, na trzecim, będzie sałatka czy jakiś inny posiłek, gdzie według naukowców jesteśmy w stanie przyswoić do 10% wartości odżywczych z tego posiłku, jeśli byśmy przeżuwali każdy kęs 20 do 30 razy. Także zdrowe oznacza ilość składników odżywczych i to, w jaki sposób sobie to dostarczam, czyli w jaki sposób docieram do tych składników odżywczych. Następne to będzie czasowa głodówka. To jest coś, co nas leczy. Oczywiście tutaj składniki odżywcze też będą leczyć, ale tu odbywa się całe leczenie. Czasowa głodówka, czyli wprowadzenie czegoś takiego jak ketony. Zamiast odżywiać się glukozą, dawać sobie energię, dajemy sobie ketony poprzez spalanie swojego tłuszczu. W momencie, kiedy nie jemy, nasze ciało potrzebuje uzyskać energię i wtedy tą energię pozyskuje z tłuszczu. W tym momencie odbywa się też naprawa. Kiedy nie jemy, nie potrzebujemy energii do trawienia. Nie wiem, czy wiesz, ale do 80% energii jest wykorzystywane na trawienie. Dlatego jesteś ospały po posiłku, kiedy zjesz coś, co nie ma energetycznych składników lub jesz zbyt często, jesteś cały czas ospały, potrzebujesz kawy, jakichś dopalaczy. Czujesz się tak, jakbyś był po prostu stary. W tym momencie również dostajesz energię, dostajesz też długowieczność i o tym opowiadam dość często, dlatego nie będę tego dalej rozwijał. Trzeci element to jest wegańskie keto. To jest coś, co my wprowadzamy, czyli zachęcamy do tego, aby obniżyć ilość węglowodanów w posiłku. Węglowodanów, które pochodzą, uwaga, z chleba, czyli z wszelkich pokarmów, które powstały ze zbóż, chleb, bułki, jakieś ciastka, makarony, pizza. Wszystkie te rzeczy, które zawierają w sobie zboża, które są przetworzone. Następnie to będą cukry. Cukry, które są wiadome jakie są, czyli cukier, jak również cukry ukryte. O tym opowiadam już bardzo często. Po co? Po to, żeby obniżyć insulinę. Ponieważ kiedy jest insulina, to nie spalamy kilogramów, to nie odnawiamy swojego organizmu, bo insulina nie zajmuje się tymi rzeczami. Potrzebujemy dostać się do innych hormonów, które w naszym organizmie funkcjonują, takich jak hormon wzrostu na przykład. I dodatkowo zdrowe tłuszcze, do czego Was zachęcamy. I tutaj właśnie są wtedy nasiona, tutaj są orzechy, tutaj jest wyciskanie olejów, aby dostarczyć sobie kwasy omega-3. I chciałbym, żebyś to potraktował jako narzędzia do osiągnięcia swoich celów. Ponieważ nie wiem, jakie masz cele. Być może napiszesz mi o nich w komentarzu. Chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że te wszystkie rzeczy nie są tutaj po to, żeby Tobie coś odebrać. Nie chciałbym Ci odbierać niczego. Nie chciałbym Ci w ogóle odbierać żadnej przyjemności z Twojego życia. Nie chcę, żebyś myślał, że jestem jakimś policjantem czy jakimś stróżem prawa tutaj. Ja chcę być osobą, która przekazuje wiadomości. Chciałbym zachęcić Cię do tego, żeby potraktować jedzenie na zasadzie uzdrawiania, na zasadzie karmienia siebie, odżywiania czy dożywiania. Czasami zwracacie mi uwagę, bardziej nie odżywianie, tylko dożywianie. Potraktuj to w ten sposób. Zachęcam Cię do tego. To potrwa troszeczkę czasu, dlatego ja się nigdzie nie wybieram. Będę tutaj z Tobą cały czas po to, żeby podsyłać Ci cały czas nowe informacje. Dlatego zachęcam Ciebie, jeśli oglądasz mnie na YouTubie, naciśnij dzwoneczek koło subskrybuj, żeby dostawać informacje na bieżąco. Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób my to robimy, i tak samo na Facebooku, zaznacz, że lubisz tą stronę i wtedy
Facebook będzie Ci podsyłał informacje od nas na bieżąco. Mam nadzieję, że troszeczkę rozwiewa to, to wrażenie, że my chcemy coś odebrać. My raczej chcemy dać Tobie narzędzia, jak również mam nadzieję, że spodobała Wam się nowa tablica i było dużo lepiej widać. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym wideo. Trzymaj się cieplutko. Cześć!